Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Wraz z rozwojem i upowszechnieniem opieki geriatrycznej powstały różne teorie, które mają na celu jej ułatwienie i usystematyzowanie. Każda z teorii posiada swoje filozoficzne odniesienie, a niektóre z nich są dodatkowo poparte badaniami naukowymi. Jednym z bardziej popularnych modeli pielęgnowania jest model koncepcyjny. Stworzony przez Dorotę Orem model ten określany jest również jako teoria samoopieki. Podstawowe założenia modelu Doroty Orem. Samoopieka jest nabywana przez człowieka przez kontakty interpersonalne i komunikowanie. Każda osoba dorosła ma zarówno prawo, jak i jest odpowiedzialna za sprawowanie opieki nad sobą oraz innymi, na przykład dziećmi, osobami niepełnosprawnymi. Dorosły może czasem potrzebować wsparcia w realizacji samoopieki. Model doroty OREM obejmuje trzy komponenty: samoopiekę, deficyt samoopieki, systemy pielęgnowania. Samoopieka jest aktywnością, którą człowiek podejmuje i kontynuuje w celu utrzymania życia, zdrowia i dobrego samopoczucia. Dzieci, osoby w wieku podeszłym, chorzy, osoby niepełnosprawne wymagają różnego zakresu pomocy w samoopiece. Teoria deficytu samoopieki określa, kiedy człowiek wymaga asystowania w samoopiece. Wymienia również różnorodne sposoby, jakimi możemy pomóc pacjentowi. Teoria systemów pielęgnowania mówi o tym, jak kompetentnie i profesjonalnie możemy podjąć działania w zależności od stanu deficytu samoopieki u pacjenta. W ramach modelu pielęgnowania Doroty Orem wyróżniamy trzy systemy. System całkowicie kompensacyjny, kiedy samoopieka jest znacznie ograniczona. System częściowo kompensacyjny, gdy pacjent jest częściowo niezdolny. System wspierająco-edukacyjny, pacjenci zdolni, ale potrzebujący motywacji bądź wiedzy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.